Cześć. Wracamy dzisiaj do egzaminu, do certyfikatu. Certyfikat listopadowy, listopadowy termin egzaminu zbliża się wielkimi krokami i może się przygotowujecie, a może planujecie zdawać w późniejszym terminie już w 2020 roku. Dzisiaj opowiem Wam więcej o mówieniu, o pierwszym zadaniu, które jest podczas mówienia, to znaczy opowiem Wam o opisie zdjęcia, o opisie fotografii. I wybrałam zdjęcie, które jest w najnowszym przykładowym teście, który możecie znaleźć na stronie Certyfikat Polski. Spójrzcie, jak wygląda to zdjęcie. Ono jest w kolorze, w oryginale, i ono będzie w kolorze na egzaminie. Ja mam czarno-białą drukarkę, więc zdjęcie jest czarno-białe, ale to nie szkodzi. Poradzimy sobie. I mam też notatki, żeby o niczym nie zapomnieć. Więc najpierw kilka takich ogólnych informacji. Egzaminatorzy chcą, żebyście opisali fotografię i przedstawioną na niej sytuację. I musicie opisać trzy elementy. Musicie opisać osobę albo osoby, które są na zdjęciu. Musicie opisać miejsce, w którym to zdjęcie zostało zrobione. I musicie opisać czynności, czyli co te osoby albo ta osoba na zdjęciu robią. Co ta osoba robi, co te osoby robią. Jeżeli chodzi o opis osoby, to mamy tutaj dużo rzeczy do opisania. Przede wszystkim wygląd fizyczny, jak ta osoba wygląda. Możecie powiedzieć, w jakim ta osoba jest wieku, jaką ma fryzurę, jakie ma oczy, czy jest wysoka, czy jest niska, czy jest szczupła i tak dalej. Czyli wygląd fizyczny, ubranie, co ta osoba ma na sobie. Co jeszcze? Zawód. Możecie powiedzieć, jaki zawód ta osoba wykonuje. A jeżeli na zdjęciu jest więcej osób, to powiedzcie też o przypuszczalnych relacjach. Czy to są przyjaciele, a może rodzina, a może matka i córka, a może babcia i wnuczka. Więc te wszystkie informacje postarajcie się zawrzeć w swoim opisie. Jeśli chodzi o miejsce, to opiszcie dokładnie to miejsce, krajobraz, który widać na zdjęciu. Powiedzcie, jaka jest pogoda, jaka jest pora roku, co widać w poszczególnych tutaj częściach zdjęcia. A jeżeli chodzi o czynności, no to dokładnie powiedzcie, co te osoby robią. Akurat na tym zdjęciu mamy tylko jedną osobę, więc tutaj ta osoba robi jedną rzecz. Więc to są te trzy najważniejsze elementy. Kto jest na zdjęciu, gdzie to zdjęcie jest zrobione i co osoba albo osoby na zdjęciu robią. Ważna rzecz, nie powinniście tutaj fantazjować, ani nie powinniście wymyślać niczego, czego nie ma na zdjęciu. Więc nie mówicie na przykład, że to jest Monika i Monika ma dwoje dzieci, bo tego nie wiecie i tego na zdjęciu nie ma. Trzymacie się tylko tego, co możecie powiedzieć na podstawie zdjęcia. To jest jedna rzecz. Zaplanujcie sobie swoją wypowiedź, więc to nie może być taki potok słów niezaplanowany. Wasza wypowiedź, wasz opis musi mieć kompozycję. I taka najbardziej logiczna, czy taki logiczny, powiedzmy, opis jest od ogółu, czyli od ogólnych rzeczy, do szczegółu, czyli do tych już detali, które są na zdjęciu. To jest kolejna rada. I jeszcze jedna rzecz. Egzaminatorzy bardzo się ucieszą i bardzo docenią, jeżeli będziecie używać takich charakterystycznych zwrotów, jak zdjęcie przedstawia. Na pierwszym planie jest, w tle zdjęcia widać, w prawym górnym rogu jest, w lewym dolnym rogu jest, i tak dalej. A więc te wszystkie konstrukcje, zwroty, których typowo, standardowo używamy, opisując zdjęcie, czy opisując lokalizację, położenie czegoś na zdjęciu. No i teraz spróbuję opisać to zdjęcie, tak jak ja bym to zrobiła. A więc posłuchajcie. Zdjęcie przedstawia kobietę, która maluje obraz i stoi nad brzegiem rzeki. Wydaje mi się, że kobieta jest młoda, jest szczupła i dosyć wysoka, ma długie blond włosy. Nie widzę jej twarzy, więc trudno powiedzieć, ile dokładnie ma lat. Ta kobieta ma na sobie jasną koszulkę z krótkim rękawem i prawdopodobnie ciemne dżinsy, długie spodnie, a na głowie ma czapkę z daszkiem. Ta kobieta stoi na brzegu, na promenadzie, przed nią stoi sztaluga i ona maluje jakiś obraz. Możliwe, że jest malarką, a może jest studentką.
Kobieta maluje krajobraz, który widzi przed sobą, czyli budynki. W dalszej części zdjęcia widzimy zabudowania. W prawej górnej części zdjęcia widać wieżę kościoła. Natomiast z lewej strony na zdjęciu widzimy kawałek mostu albo mostku. Możliwe, że to jest jakiś kraj śródziemnomorski, może to jest Wenecja. Ten mostek bardzo przypomina takie weneckie mostki. Dużą część zdjęcia zajmuje woda, zajmuje rzeka albo kanał. Co jeszcze możemy dodać? Kolory. Niestety to zdjęcie jest czarno-białe, ale na egzaminie też powiedzcie, jakie kolory dominują na zdjęciu. Na zdjęciu dominują bardzo ciepłe kolory i jasne, i zdjęcie ma taką bardzo spokojną atmosferę, wzbudza pozytywne emocje. Więc tak mógłby wyglądać opis zdjęcia na egzaminie podczas części, podczas mówienia. Od ogółu do szczegółu opisujemy osobę, która jest na zdjęciu i jej wygląd, opisujemy to, co ta osoba robi, opisujemy miejsce i jeszcze na koniec kolory i atmosfera, jaka jest na tym zdjęciu. Więc pamiętajcie o tym, egzaminatorzy właśnie taki opis chcieliby usłyszeć, zaplanowany, ładnie skomponowany, ze zwrotami typu na pierwszym planie, na drugim planie, myślę, że w prawym górnym rogu, w lewym dolnym rogu. I egzaminator chce usłyszeć opis osoby, miejsca i czynności, czyli tego, co ta osoba na zdjęciu robi. To na dzisiaj wszystko. W kolejnym filmie opowiem Wam o drugiej części mówienia, czyli o monologu, a jeszcze w kolejnym o trzeciej części, czyli o dialogu, o rozmowie, o sytuacji komunikacyjnej. I jak zawsze polecam Wam stronę Certyfikat Polski. Tam znajdziecie bardzo dużo informacji, tam znajdziecie zbiory zadań, a w zbiorach zadań wskazówki, potrzebne zwroty, rady i przykładowe opisy, przykładowe wykonania zadań. Także to na dzisiaj wszystko i do zobaczenia w kolejnej lekcji. Cześć!